W dzisiejszym odcinku pokażemy coś o dominacji Bitcoina i dlatego, że ona idzie w górę. Przejdziemy też przez waluty, parę miałem pytań, normalne waluty, a także pokażę parę krypto, które ładnie powystrzeliwały z tego, z naszych setupów. I dziś chciałbym pokazać takie wyjście, powiedzmy, z terenu, jak to wszystko wygląda i jak na przykład w sklepach wszystko dzisiaj widziałem na własne oczy, czyli jak wiele to było, oraz przeprowadzimy symulację o tym, co w tej chwili się dzieje i jak będzie to wyglądało przez kolejne 3-4 miesiące. Więc jak myślicie, że to Was zainteresuje, a właściwie jesteście w grupie tej ludzi, więc powinno, zapraszam na odcinek i pamiętajcie, że wielkie BOOM! Bo pokażemy parę rzeczy. Cześć, ja nazywam się Wiecie Jak i zapraszam na odcinek. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem i nie powinno być użyte jak zawsze jako porada inwestycyjna. Do niej użyjcie swojego ulubionego doradcy finansowego wedle uznania. Zaczynamy! A w ogóle nie mam równo pod sufitem, więc nie powinniście w ogóle mnie słuchać. Mamy tutaj dominację Bitcoina i spójrzcie, dominacja cały czas biegnie po tej linii suportu. Jeżeli sobie odsuniemy, zobaczcie, mam ten rozgałęziający się kanał, tak zwany Broadening Wedge i on... Jakby ten support w tej chwili jest bardzo silny, jest respektowany i idzie do góry. Zobaczcie, to jest dniówka. Przełączymy sobie na 5-godzinówkę i zobaczcie, jak ładnie to się wspina. W tej chwili jesteśmy znowu powyżej tego supportu. No to jest taka strefa i ta niebieska linia zawsze, zobaczcie, miała tutaj dużo do gadania. Więc jeżeli teraz mam dużo energii, jeżeli ona przebije to, no to nasze alty zaczną spadać. No i wtedy zobaczymy, jak się będzie miał tutaj nasz cykl kryptowalut. Pamiętajcie, że nasze alty, zobaczcie, są cykliczne, więc według tych cykli powinniśmy się tutaj zmieścić. W tej chwili gdzieś jesteśmy, podejrzewam, w tym miejscu, więc jeszcze, zobaczcie, ostatnie pompy, jakie mamy, powinny być, a później trzeba będzie schodzić niżej, pozbywać się tego wszystkiego. Raczej, nie wiem, ja przynajmniej nie będę dokupował, aż zobaczę tak zwane różne patterny, czyli wzory typu bottoming, czyli double bottom, już zbliżające się lower lows do siebie, czyli mniejsze odstępy, powoli na mniejszych odstępach będzie lower low i higher low, ok? I wtedy zaczynamy znowu nasz ride, patrzymy na wszelkie współczynniki, krzywe i inne rzeczy. Więc taki jest plan, zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. I to tyle, jeśli chodzi o z altami, ok? Taki będzie właśnie plan na realizację zysku już niedługo. W tej chwili, jeżeli spojrzymy sobie na Bitcoina, ten kanał, który dałem już jakiś czas temu, zobaczcie, jest bardzo trzymany. I właściwie tutaj utworzył nam się drugi kanał, widzicie? W tej chwili jest on też bardzo tutaj respektowany. No i ten taki mniejszy kanał, w tym dużym kanale, jest ma bardziej włamanie do góry. Spójrzmy, na godzinówce wyczerpała nam się już ta opcja tutaj spadku bardziej. Już jest dosyć wyczerpane. Tak, dokładnie. Chop index zjada w dwie strony. Jeżeli cena spada, też ma swoje wyczerpanie w spadku. Więc... w tej chwili jesteśmy tutaj pod oporem. Myślę, że Bitcoin powinien pójść teraz troszeczkę bokiem i to da naszym altom znowu coś do powiedzenia. W tej chwili mógłbym nawet dla takich celów przesunąć tą naszą trendlinię tutaj, a właściwie zrobić może taką drugą trendlinię białą, która bardzo ładnie nam wyznacza tutaj ten zasięg cenowy. Tu od dołu mamy bardzo ładnie, ale jednak od dołu, spójrzcie, od dołu pojawiła nam się druga trendlinia support, więc jesteśmy tutaj w takim trójkąciku, ok? To mówi nam, że jest tutaj bardzo mocny support, jak ktoś powiedział kiedyś. Jeżeli sobie zbadamy Fibonacci, to jesteśmy bardziej tutaj pod oporem. Tego supportu nie ma na Fib, chyba że bardziej bym spróbował w tej tutaj momencie lub
na takim dłuższym, ale też go tutaj nie mam. Więcej jest w tym miejscu, ale w tym miejscu nie mam równych przycięć, więc aż tak nie mogę tutaj sobie balansować, żeby zobaczyć, czy coś jest takiego. Ewentualnie mógłbym zejść do niższego supportu tego tutaj i wtedy zobaczcie, pokrywa nam się do 0,38 bardzo ładnie, ale można, no można. W sumie, jeżeli ktoś stosuje Fibonacci, to ma zakres różnych ruchów, co korekta ja stosuję. Nie najniższy do najwyższego, już nie zawsze to pasuje. A co powiedzmy struktura. No i tu jest taka struktura, że mamy dosyć równo rozmieszczone. Tutaj mamy dużo taczy, tutaj i tutaj. Później mieliśmy tutaj pewną strukturę, nam się utworzyła, konsolidacyjna. Ok, też jest respektowana. Oraz tutaj mieliśmy taką, powiedzmy, stąd, która by też pasowała, jest to 0,60. Jak co prawda te wiki są bardzo duże, jednak jeżeli przyjmiemy, że nie będziemy robić tego od wików, no to nadal mniej więcej to pasuje. Pamiętajcie, że to nie, że ta linia jest ważna, tylko strefa wokół niej, więc akurat ta strefa tej supportu może być właśnie tą 0,61 i może ona być ważna. Także taki jeśli jest scenariusz na Bitcoina. Którą stroną wybijemy, tą stroną będziemy wychodzić. Tak jak wczoraj mówiłem, są i 3 za, i 3 przeciw. Nikt za bardzo tego nie wie. Dopiero wyłamanie daje większe prawdopodobieństwo, że cena podąży w tym danym kierunku. Czyli to nie tak, jak ktoś mówi, że wyjdzie górą, pójdzie górą, wyjdzie dołem i wtedy się liczy. Nie, właśnie. Właśnie, jeżeli obstawiacie coś, to nie kupujecie tutaj na pałę w środek, bo to jest tak samo, jakbyście grali w kasynie. Ale jeżeli kupicie w jakimś punkcie wyłamania, tak zwanym breakout, czyli to, co stosujemy na Telegramie za każdym razem, że kupujemy breakouty albo retesty czegoś, a nie po prostu na pałę wejście i intuicja, no to wtedy są większe szanse. No i tak jak na powiadomieniach cały czas daję na Telegramie, dużo naszych monet, jeśli chodzi o czerwiec, no wypalało. Powiedzmy ostatnia moneta, która tutaj bardzo wypalała, jest EDR. No ja dużo setupów dawałem tutaj w tym momencie, zobaczcie, 27-29 zakup, więc no ja trzymałem na 29 i wysprzęgliło mnie tak gdzieś mniej więcej tutaj częściowo na tym segmencie, już nie pamiętam za bardzo, ale wiem, że parę osób trzymało do 55 i dzisiaj też dostałem wiadomość, że ktoś przytrzymał do 60 i tutaj zobaczcie, była mała akumulacja, bo to jest piątka, i jeszcze wystrzelił do góry, więc nie wiem, jak ktoś trzyma jeszcze na maksa, no to zobaczcie, jakie można mieć zarobki. Ponad 100%. I powiedzcie mi, czy giełda normalna oferuje takie zarobki. I teraz, jeżeli wy to widzicie, takie zarobki, okay, taki yield, tak zwany zwrot, to myślicie, że profesjonalni traderzy tego nie widzą? Więc teraz mi odpowiedzcie, gdzie będzie większy nacisk na granie na giełdzie rynków tradycyjnych, gdzie możemy mieć 0,5% do 1%, czy rynków nowego typu, że na przykład fundusz inwestycyjny da 1% swojego kapitału, czyli powiedzmy, nie wiem, 500 milionów, ok, na przykład, jeżeli ma na przykład, nie wiem, 8-9, powiedzmy, bilionów dolarów w puli, to niech da na przykład, nie wiem, tam 100-200-300 milionów, ok, i zobaczcie, jakie będzie miał zwroty. Prawdopodobnie to pokryje większość jego strat, jakie miał na giełdzie. I to nie jest, że ja to widzę. Ja jestem nikim. Pamiętajcie, jestem nikim ważnym, jestem zerem. Okay? Oni to rozgrywają. Oni myślą, jak zrobimy tych uliczników wała teraz. O, zróbmy Copen Handle. Oni tu powchodzą, a my zrobimy fake out i ich usmaży. Więc dlatego kupujemy breakouty, bo to daje większy wolumen. Część ludzi, która nie ogląda tego kanału, i kupuje po prostu na pałę, wchodzi w tych fragmentach, ok, tu na przykład powiedzmy tutaj i oni sprzedają i ci ludzie się po prostu nabierają. Ale my wiemy, że kupuje się na retestach, kupuje się na breakoutach i na przykład my kupujemy tutaj ze stop lossem w tym miejscu i nagle pierwsze wyłamanie tego naszego tutaj kupna, gdzie my wchodzimy, nagle rzucają się ci wszyscy tak zwani nieplanowani użytkownicy i ciągną to do góry, ciągną. Potem już włącza się FOMO, potem już w ogóle każdy wchodzi na stos, nie ma tego. I my w tym tutaj gąszczu jesteśmy my i jedziemy. Więc widzicie, nie starajcie się być perfekcjonalni, jeśli chodzi o tak zwany trading, że ludzie tam się pytają, ojej, wejdź tu. O to chodzi, że wyobraźcie sobie, że to jest właśnie taki hamburger, ok? I ten hamburger ma jest cały tutaj, więc my koncentrujemy się na tym gryzie,
60%, ok? Te rzeczy zostawiamy dla profesjonalistów i dla ulicy. Ulica zazwyczaj montuje się gdzieś tutaj, w tym miejscu idzie do góry i spada, traci wszystko, ok? A ulica to wszyscy goście tacy jak ty i ja, którzy nigdy nie uczyli się analizy i nigdy o tym nie wiedzieli. Dlatego jesteśmy nauczani w szkole, by być perfekcjonalistami, ale niestety takie rzeczy nie działają. Zrozumcie mnie, musicie odzoomowywać wszystko, żeby widzieć 60%, ten główny bajt, jeśli chodzi o hamburgera. Nie interesuje was top bułki, ani dół, tylko to, co jest tutaj. Meat, ok? Meat, mięso. I na przykład ktoś mówi, o kurna, ten EDR poszedł w górę. Albo na przykład ktoś mi tam mówił, że chciał kupić chyba Kyber Network. Zaraz wam pokażę na Kyber Network przykład. O kurna, już jest wtedy, teraz już jest drogi, już jest 13. Oj, spóźniłem się, czy się tam spóźniłem, każdy mówi. Zobaczcie, jest gówno, a nie drogie. Spójrzcie, to jest dniowa skala. Przełączamy na tygodniówkę, ok? Patrzcie, był na 70 tysiącach, a jest dopiero na 13. Ok? Pokażę wam jeszcze, o, ADA. Ktoś tu mówi, że no ADA jeszcze rośnie i już teraz nie za bardzo kupować i w ogóle. Spójrzcie, to jest, zaraz to powyłączam tylko te gadżety. Spójrzcie, to jest ADA, wykres tygodniowy. Czy to nazywacie, że ADA jest droga? Zobaczcie, to dopiero wyszło. Nas interesuje tutaj, to. Nie ta top bułka to, ani nie ten dół, tylko tutaj. My namierzamy tak zwane bottoming patterns w tym miejscu, ok, żeby już wchodzić w to, tutaj, w tym miejscu i żeby to wystrzeliwało. Dlatego mam nasze monety tutaj na czerwiec, ok? Ale to, że to tyle kosztuje, tak jak powiedzmy, nie wiem, kawa chyba będzie złym przykładem, bo akurat ma tutaj, nie było dobrej price discovery, nie wiadomo ile kawa jest warta, ale też jest konsolidacja i dopiero ona wychodzi z tego wszystkiego, ok? Nie wiem, na przykład można sobie zobaczyć Navcoin, ok? Navcoin, ktoś powiedział, o kurna, już jest teraz drogi, ale weźmy sobie na tygodniowy wykres, proszę bardzo. Czy ten mały blip tutaj, który widzimy na 4 godzinówce, o, że to tak poszło do góry, to jest drogo? To jest nic. Więc koncentrując się na takich tutaj rzeczach, tak zwanych perfekcjonalistów, zapominacie o całości. O całości tego kształtu. Dlatego dostaję dużo pytań i dużo odpowiedzi, że Bitcoin to scam, że i tak nie da się zarobić. Co będzie, jak Bitcoin padnie i co będzie, jak ludzie. Bitcoin, jak padnie, to będą prawdopodobnie zamieszki na ulicach. To jest system, który jest już w tej chwili podłączony pod wiele różnych korporacji, pod wiele różnych blockchainów, pod prywatnych blockchainów. Jest używany jako snapshot, jako kopia danych innych blockchainów, mniejszych. Rozumiecie? To jest, powiedzmy sobie, Bitcoin ma nieskazitelnie czystą sieć. Jego architektura sprawia, że jest praktycznie nie do zhakowania. Nie wiem, może go rozpracują go komputery kwantowe, ale i tak jego hasła, jego klucze do portfeli są haszowane. Kwantowe komputery nie są zbyt dobre obecnie na tym kroku. Obecnie nie są dobre w właśnie rozpracowywaniu haszy. Nie radzą sobie zbyt dobrze jeszcze do rozpracowywania kluczy w ogóle, a co dopiero haszy, więc to jeszcze jest kupę lat. Do tego momentu mogą być, nie wiem, jakieś rozwiązania, nie wiem, innego, powiedzmy, innej layer, innej warstwy, jakieś zabezpieczenia, nie wiem, nie mam pojęcia. Może będzie tak zwany fork Bitcoina, który po prostu unieważni stary łańcuch i będzie tylko jeden nowy łańcuch. Takie rzeczy też są możliwe. Były takie monety. Więc nie wiem, jak to jest w tej chwili, nie będę tutaj kłamał ani snuł, ale na pewno znajdą się jakieś rozwiązania. Więc zobaczcie, Bitcoin na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrym, fundamentalną rzeczą. Więc takie małe tutaj blipki, jakie mamy, to jest właśnie ten zoom out, ok? Ktoś też się pytał tutaj właśnie o order book. Ja w sumie, mam tutaj order book, ale, powiedzmy. No i order book, jeżeli sobie zobaczymy, na przykład na takim NAV, to jak tutaj go używać? No to w tej chwili zobaczcie, jeżeli mamy dużo sprzedających, natomiast dużo kupujących, na przykład mniej kupujących jest, no to widzimy, że ten zakup będzie tutaj wstrzymany. Dodatkowo jak mamy sprzedających i mamy taki pion tutaj, taką ścianę, tak zwaną wall, to zobaczcie, jaka jest silna ta ściana, więc im mniej mamy takich ścian, tym szybkość zakupu jest bardzo duża. Jeśli na przykład pojawiają się takie po prostu małe schodki, to ta cena potrafi po prostu lecieć w górę. Okay? I częściowo to jest wstrzymywane przez boty, które jakby, nie wiem,
miały trzymać, tak zwany market maker i market taker, żeby miały po prostu generować jakiś ruch czegoś. I wtedy jak tych kupujących się zbierze tutaj, to jest taka konsolidacja, to puf, wykupują po prostu, leci wszystko, ok? Jest FOMO, wtedy się włącza. No i wtedy mamy właśnie takie pompy, ok? Że mieliśmy taki mur i to po prostu tak zeszło. Także to są nasze właśnie monety. Ja utworzyłem takie sobie tutaj hotshots, które jeszcze tutaj trzymam, czyli na przykład seller. Ktoś mówi, o już za drogo w sellera. Zobaczcie, to jest 47, to jest praktycznie nic. Myślę, że na tej tygodniówce, jak ona się jeszcze obudzi, dojdziemy do 80, a nawet i 102. Kawa. No kawa jeszcze ma dużo pozycji. Możemy dojść do 1800, czyli praktycznie jeszcze 60%. Ontology, które mnie bardzo zawiodło, ma ogromną energię, więc liczę na to, że wystrzeli w jakimś jeszcze momencie. Co prawda tutaj na tygodniówce pokazuje bardzo ładnie, zobaczcie, mamy taki nawet head and shoulders, ale bardziej mnie interesuje to, że tu mamy lower low, a tu jest higher low i wróciliśmy na support, więc teraz mały blip na tygodniówce może dać do 1000, a ten 1000 daje nam tutaj 50-60%, ok? A widzimy, jak to wszystko leci. QLC, bardzo mały market cap i już zaczyna iść do góry. Jak sobie włączamy jeszcze tygodniówkę, zobaczcie, wszystkie średnie tutaj się kumulują, a to świadczy o tym, że zwykle mamy boom. Więc te QLC ze 165 może pójść pod pierwszy opór, coś na 400, ok? Czyli już 100%. Lub 128 na 500, a może dojdzie do poprzednich swoich notacji 225%, ok? Spójrzmy na przykład na taką coś jak Lend. Lend dał ile, ok? Tu mamy kolejny, zobaczcie, ile razy podchodził ten RLC na właśnie, na swoje tutaj all time high. Zobaczcie, w tej chwili mamy tutaj linię. Tworzy nam się tutaj linia, zobaczcie. Mniej więcej taka. I dopiero on się wyłamuje. A target tej linii to może być 1400. Jesteśmy dopiero na 6500. Ok? Może być nawet 18000, więc mamy 3x do zarobienia. Ok? Więc warto go też tutaj przypilnować. No i te monety, w które się wchodzi, no to mamy właśnie takie wyjścia. Zobaczcie, na przykład ja podałem tutaj wejście w chyba 38 czy 36 na właśnie Troja. I zobaczcie, Troj dopiero startuje. Zobaczcie, ile mamy energii na tygodniówce. Na dniówce ile też mamy. Zobaczcie, on dopiero leci w górę, więc ma przed sobą jeszcze do końca miesiąca, może być bardzo podobnie jak kawa i inne, na przykład dojść do 75, do 90. I tutaj są właśnie takie rzeczy. A widzicie, na przykład ktoś wam mówi, żeby grać na Bitcoinie. O, Bitcoin teraz zrobi taki ruch, albo na przykład tron do dolara, albo no i po cholerę się męczyć. Po co się męczyć w takich, nie wiem, w takich ruchach, takim czopie tutaj i tego, jak można sobie po prostu zakupić, trzymać i bum, odbieramy 60%. Niech ktoś mi powie, czy zarabia 60 czy 80% na dolarowym targecie, bez używania jakiejś dźwigni. Jeżeli używamy dźwigni razy 10, to ile razy nam się to udało? Cena może iść po prostu tak i wystarczy tylko się cofnie, już jesteśmy w plecy. Prawda? Tutaj trzeba by było grać, żeby takie mieć rezultaty, trzeba byłoby grać, nie wiem, z dźwignią przynajmniej razy 10 lub 20. Albo być bardzo dobrym skalpelem. Ale przy waszych warunkach, jakich widzę na przykład na Telegramie, skalping odpada. Wątpię, żeby udało wam się ugrać 0.1 BTC przez ostatnie, nie wiem, miesiąc lub dwa. Bardzo wątpliwie, jeżeli tak, to może to była jedna lub dwie osoby. A ile z was ugrało 0.1 BTC, jeżeli przechodzimy na taktykę stakowanie BTC? Nie wiem, połowa lub większość, 60-70%. Lub, nie wiem, 0.05 na przykład. Widzicie? Tak trzeba właśnie myśleć, trzeba podejść z tego zoom out, trzeba skupić się na tym hamburgerze. A pamiętajcie, że tego mięsa na tej kości jest jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo. Jeśli ktoś mówi, że się spóźnił, to niech idzie, nie wiem, do kina, chociaż to nie wolno, albo nie wiem, gdzieś idzie sobie coś zrobić, bo to nie ten. Nie da rady, nie wiem, niech sobie zrobi hamburgera, okay? Niech zrozumie te 60%. I tutaj na przykład KNC, o, wystartowało ludziom, o, czemu nie kupiłem, jak miało było 5000? Ale ludzie, toż to jeszcze jest początek, zobaczcie, ten cykl, patrzcie, jak idzie ten cykl, spójrzcie, cykl, i cykl, okej? Okay? I będzie tak szło, więc będziemy kołać w tych dołkach. Nadal będzie po 50-60%, zobaczcie tutaj. Ale niedługo skończy nam się cykl właśnie tych altów i być może spadniemy do tego momentu. I znowu, ok? Jak tutaj był pierwszy, drugi cykl. Długi cykl. To był taki mały,
ale ten mały pewnie będzie miał pullback większy, ok? Fed na przykład, zobaczcie, to się dopiero rozpędza tutaj. Dopiero się tutaj łączymy. Wystarczy, że Fed osiągnie swoje poprzednie high cyklowe, jest to 9 stów, czyli prawie 300%. Zobaczcie. No 200%, sorry. Prawie 200%. I pokażcie mi, czy na, jak ktoś gra na akcjach, czy takie ma utargi. 200%, 60%, 30%. Jak mamy 10%, to wychodzimy, bo to jest taka standard u nas, na przykład na Telegramie. 10% i wyjście. OK? Multivac. Multivac tak samo. Zaczyna tutaj, zobaczcie, jest po 188, to jest na, akurat na Ethereum, ale wyjście do poprzedniego oporu świadczyłoby, że osiągnie 800%. A zobaczcie, jaka jest energia na tygodniówce. Zobaczcie, jaka jest tutaj na dniówce, cykl, tak samo. Już zaczynamy się łączyć do Golden Crossu, widzicie? Także takie monety właśnie tutaj po prostu powoli tutaj ogarniamy i no tak to wygląda. I zobaczcie, nikt wam o tym nie mówi. To jest właśnie najgorsze, co w tym wszystkim widzę, dlatego właśnie założyłem ten kanał, to, że nikt nie kwapi się, żeby wam to po prostu tak łopatologicznie wytłumaczyć. Ja uczę się różnych rzeczy bardzo długo, gdyż jestem, zapomniałem jak się to nazywa, ten kto tak długo musi się uczyć, żeby coś załapać, ale no nie wiem, zapomniałem polskiego słowa do tego, ale ja muszę poczytać, żeby po prostu zrozumieć to na prostych słowach. Ucząc się tradingu, ucząc się w ogóle zrozumienia tego, widzę to, że dużo ludzi nie chce wam przekazać wiedzy. Rozumiecie? Nie chce. Płacicie za jakieś dostępy, za jakieś kursy i te osoby nie mają jakby w mniemaniu, żeby wam pomóc z tym wszystkim. Rozumiecie? Żeby wam pomóc. Widzę, jak ta wiedza jest ukrywana. Ok? Muszę sam to po prostu robić, sam, nie wiem, załapywać pewne rzeczy, żeby móc je po prostu przekazać. Ja też się do tego uczę, tylko że staram się, żeby iść do przodu i nie czekać, że ktoś ma mi coś powiedzieć albo że szanse znowu mi przepadną. Robić coś nowego, bo wiedziałem, te stare rzeczy nigdy nic nie dawały. Pracując na etacie, pamiętajcie, że jesteście niewolnikami. Uczymy się po to, żeby być niewolnikiem. Kiedyś niewolnik musiał tylko umieć robić, tak? Potem wprowadzili szkolnictwo. Nie dlatego, żebyście byli mądrzy, tylko że praca była już tak zaawansowana, że musicie umieć pisać i czytać, żeby nie spieprzyć tych różnych rzeczy, tak? Teraz już są inżynieryjne, jakieś różne science, bo dlatego, że już wchodzą coraz to nowsze rzeczy, ale tylko po to, żebyście dorabiali jakąś korporację albo coś innego. Nie żebyście, nie wiem, byli inteligentni i żebyście mogli coś decydować. Nie. Dlatego wiele ludzi bazuje na kredytach, bazuje na wszystkim, ponieważ nie sięga jakby w te rozwiązania. Ile z was na przykład zna się na inwestowaniu? Ja się na przykład nie znam na inwestowaniu. Na prawie ile z was się zna? Ja się nie znam na prawie. A to są podstawy. Inwestowania, granie na giełdy, czytania wykresów, uczę się już jest coraz lepiej. Już nikt mi kitu nie wciska. I całe zrozumienie tego rynku. Ale prawa też będę musiał się uczyć, żeby wiedzieć, jak to obowiązuje wszystko. Tak samo jak uczę się prawa na giełdzie, tutaj czytania tych wykresów, to są zasady prawa, tak samo i w życiu. Czemu na przykład robicie testy na driving license, na prawo jazdy? Bo musicie umieć, żeby się poruszać w ruchu ulicznym. To moje pytanie jest, dlaczego nie uczycie się prawa i nie ma testu z prawa, jak codziennie poruszacie się w świecie, gdzie obowiązuje prawo? Prawda? Żebyście po prostu byli nabijani w butelkę. Druga sprawa, czytaliście kiedyś jakieś w ogóle prawne rzeczy? Słownictwo, jakie tam jest używane, jest tak zwanego trzeciego, czwartego levelu, takiego, którego nie jest powszechne. Wymyślają słowa, które znajdują się tu i tu. Słowa mainstream są tutaj. Tylko dlatego, że wiele ludzi nie zrozumie tych słów, ok? Nie zrozumie tych słów, ale te rozumieją. Okay? I jak powiedzą wam, nie wiem, powodem jest coś tam albo ktoś tam, no to przecież można to inaczej nazwać. Przecież można używać słów, że coś jest skierowane do ciebie, a nie wzywam coś tam, bla bla. Tylko to już, jak przeczytasz pierwsze dwie linie, to już cię boli łeb. No i o to chodzi, że wszyscy robią was wała. Więc albo weźmiecie sprawy w swoje ręce i zaczniecie się uczyć tego wszystkiego i odzoomujecie, żeby zobaczyć całość i wtedy to dopiero będzie wszystko jasne. Rozumiecie? Dzisiaj byłem w sklepie, w centrum handlowym i zobaczyłem to, o czym już mówiłem od dawna. Zaraz wam to tutaj pokażę. Momencik. Zaraz. To jest chyba gdzieś tutaj ikony store. O, to jest chyba to. No i akurat
Nie mam tego filmiku. Momencik, zaraz sobie to zobaczę. O, zobaczcie. Patrzcie, to jest, zobaczcie, w tym sklepie. Jakie kolejki są, ok? Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj, gdzie jest tanio, był właśnie ten penis, jest bardzo tanim takim sklepem. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Patrzcie, ludzie odwiedzają te tanie sklepy, ok? I te tanie sklepy, zobaczcie, tutaj zobaczcie Vodafone, ok? Nie, to jest Argos, taki, taka jakby, nie wiem, szybki taki zakup, dużo rzeczy to jest w Argosie, nie wiem jak to przedstawić, taka jakby hurtownia, bierzesz i, ten, i z katalogu tylko zamawiasz. Normalnie jest wypełniony pełen ten Argos, a tutaj zobaczcie, tam człowiek był, to są z obsługi, tam jeden człowiek był, naliczyłem 3 ludzi, ok? Było w środku. Normalnie jest przynajmniej ze 30 osób. OK, więc zobaczcie, jakie to małe. GameStop. Normalnie jest pełen ten GameStop, taki, no powiedzmy 12-14 osób, a tu są tylko raz, dwa, trzy osoby. OK. I pytałem się dzisiaj tej pani w GameStopie, no i jaki ruch mają? Ona mówi normalny, tak. Ci ludzie nawet nie dbają o to, nie wiedzą, co ich spotka, że zostaną wypieprzeni z tej pracy. Tu jest taki komis. Kolejka do komisu była gdzieś w tym miejscu. OK. Kible. Puste. Normalnie widzę tutaj przynajmniej 4-5 osób. OK. Vodafone. Zobaczcie tutaj. Vodafone mamy tutaj. Patrzcie. Tutaj jest bandana i nie można wejść. Klientka tutaj obsługuje i tyle. I koniec. Więc to chcę właśnie wam pokazać, że wszystko się w tej chwili tutaj zmienia i nie ma jakby, nie ma tej ciągłości. Więc zobaczcie. Ci ludzie w tych sklepach, OK. Kupują te rzeczy, które są najtańsze, ten penis i te inne rzeczy, ok? Więc te sklepy będą miały dużo ludzi, ok? Ale inne sklepy, takie jak na przykład, nie wiem, jakieś tam bogatsze, będą miały mało, ok? No i zobaczcie teraz, rząd drukuje na potęgę kasę, ok? No i część ludzi z tych sklepów, co, z tych innych sklepów, ok? Powiedzmy, typu na przykład, nie wiem, no jakieś inne niż na przykład penis, jakiś tam diesel i tam takie te droższe, ok, nawet GameStop jest droższy, bo w tym komisie są tańsze rzeczy, chociaż jest obok, no będą tracili pracę, czyli ten na przykład ci ludzie tutaj pracują, ok, no i te sklepy przełączą się na bardziej online, czyli będą znikały te sklepy, ok, i ci ludzie razem z tym też będą znikać, będą bez pracy. Więc ci ludzie siedzą w tej chwili, część sklepów jest pozamykana i rząd daje im pieniądze, tak, cały czas. A na przykład, tak jak mówiłem, Mirek, Ania i Jacek chodzą pracować, tak? Nie wiem, jak jest w Polsce, ale tutaj 70% jest płacone przez państwo dla firmy, żeby ona dawała to tym pracownikom. Ale firmy tak się schytrzyły, że nie chcą dopłacać ze swojej kieszeni i ci ludzie dostają de facto mniej pieniędzy. Więc siedząc na socjalu dostajecie 350 euro, nie wiem, jak jest w Polsce, ale będzie podobny jakiś tam zasiłek. A na przykład pracując, dostajecie prawie tyle samo, lub na przykład 380 euro. Więc Jacek, Mirek i Ania powiedzą, pierdolę, nie robię. Po co to? I zejdą w dół. Nie będą robić, ok? I rząd będzie im dawał na przykład taki COVID tutaj, ok? Ale później będzie tak, że rząd powie, o nie, 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 ja już nie dajemy tego, nie dajemy. O nie, koniec, 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 koniec. I oni będą musieli wracać do pracy. Tak samo ci tutaj, co siedzieli sobie wygodnie, też będą musieli wchodzić. Jednak tych prac, jak widzicie, będzie mniej tych miejsc. Więc wtedy spadną zarobki, ok? W dół. No i teraz zobaczcie, zarobki idą w dół, będzie mniej sklepów, mniej oszczędzania i tu pojawia się bank. Tych dwóch kolesi, czyli Romek i Czesiek, będą na przykład próbowali wziąć kredyt z takimi małymi zarobkami, żeby kupić sobie nowy samochód albo dom. Bank powie, przykro mi panowie, ale wasze zdolności kredytowe są o wiele mniejsze, żeby kupić taki samochód albo coś takiego, więc tak bez ogródek mówiąc, wypierdalać, ok? No i wtedy tych takich wypierdalaczy będzie dużo. No to ceny tych rzeczy będą malały tak samo, no bo to są dobra, które będą spadały. Natomiast tutaj pani Jadzia, która zawsze miała sklep z dobrami takim jak chleb, będzie te ceny podnosiła, bo dużo ludzi będzie kupować te rzeczy, prawda? Więc te ceny
będą szły do góry, tak jak chleb, masło, mleko i dużo ludzi będzie tutaj kupować. Okay? Więc tak jak mówię, pewne rzeczy będą spadać, tak jak domy, a pewne nie. Tylko problem jest taki, to właśnie wracam do edukacji, że jeżeli dodajemy 2 plus 2 równa się 4, ok, 2 plus 2 równa się 4, to wiemy, że ten wynik jest tutaj. I jesteśmy nauczani, także celujemy w wynik. Okay? Natomiast tutaj rzeczy w normalnym życiu są opóźnione. Tu zobaczcie, ile mamy zmiennych. Żadne. Ale w życiu zobaczcie, ile mamy zmiennych. Klimat, temperatura, jakieś tam humorki kogoś, ok? To są zmienne. Nie jesteśmy w stanie ich wyliczyć, natomiast oczekujemy perfekcjonalizmu. Perfekcjonalizmu. I to jest właśnie zgubność tego wszystkiego, ponieważ widząc, że wszystko jest kiepskie, oczekujemy spadków domów. Ale to dopiero zachodzi. To jest bardzo powolne, aż wtedy runie, ok? To nie jest jak 2 plus 2 równa się 4. 2 plus 2 równa się jesteś głupi. Okay? Tak właśnie chcą przygotować was w szkole. I dlatego musicie otworzyć oczy i odzoomować to wszystko, żeby zobaczyć, jak jest właśnie kiepsko. Okay? Więc dużo ludzi będzie wsadzać do gara podstawowe rzeczy, okay? I będą się koncentrować na tych rzeczach, wtedy te rzeczy pójdą do góry. Natomiast takie kozaki jak właśnie Czesiek i nie wiem kto to był tutaj, nie przedstawił się, będą chcieli coś takiego kupić, ale jest ich tylko dwóch i nie będą mieć kredytów, więc te ceny będą musiały spadać. Już w tej chwili w wiadomościach zobaczyć możecie, że trzy raty tam chyba w Volkswagenie za darmo. To jest dlatego, że rząd dał Volkswagenowi kasę, którą Ania, Mirek i Jacek muszą pracować. A potem i, nie wiem, Asia, Józek, nie wiem, Cześkowa i ktoś tu jeszcze, okej? Okay? Tylko jeszcze tego o tym nie wiedzą. Więc to, co dopiero nadchodzi, to, co wczoraj mówiłem o tych właśnie kwartałach, to dopiero będzie boom, okej? Okay? To dopiero będzie boom. Te zatrzymanie w tych sklepach, mniej ludzi, mniej wszystkiego, spowoduje to, że ludzie będą tracić tą pracę. Więc zdolności kredytowe będą opadać. Więc ci dwaj panowie raczej nie wejdą już do tego banku. Rozumiecie? O tym właśnie mówię, że to dopiero się zaczyna. I albo nauczycie się tej giełdy i tych różnych rzeczy i czytania się i rozumowania właśnie w Zoomaucie, albo po prostu będziecie biedakami. Ja nie mówię wam tutaj, nie śmieję się z was, ani nie wiem, nie próbuję was tutaj urobić na coś, ok? Bo te rzeczy są za darmo, które tam daję. Możecie sobie wejść w zakładkę wideo i one tam są. One tam są, ok? I tylko, że musicie wiedzieć, że musicie się postarać o coś, ok? Samo to do was nie przyjdzie. Sam fakt, że oglądacie ten kanał, już powoduje, że już się czymś interesujecie, ok? Ale reszta ludzi, z jakimi rozmawiacie, mówi, a w dupy to mam. Więc ci ludzie będą tylko pracować za gar zupy, za nic więcej. Tak się to wszystko zmienia, bo tych pieniędzy z rządu nie będzie tyle, rozumiecie? Rząd będzie drukował i wtedy wszyscy wyjdziemy na ulicę, bo te pieniądze będą rozrzedzone. Ten sok będzie rozrzedzony. Ktoś nam powiedział, że dolar jest drukowany cały czas, a nie ma tego rozrzedzenia. Tak, ale dolar jest walutą rezerwową, którą każdy potrzebuje. Wszystkie firmy się zadłużyły w tych dolarach i potrzebują, żeby spłacać to dla tego rządu, ok? Czyli ta fabryka potrzebuje tych dolarów, ok? Dlatego nadal pożyczają swoją walutę, żeby zmienić ją na dolary. I żeby spłacać dług w dolarach. Nasze państwo robi tak samo, w euro albo w dolarach, ok? I tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że wam przybliżyłem cały ten tutaj zakres tego wszystkiego, o tym, jak się dzieje w sklepach, jak to wszystko powoduje się i że to nie odejdzie od tak, od zaraz. Także podejmujcie swoje decyzje w oparciu o tym, co widzicie. Może czas zrezygnować z nowego samochodu, czas zrezygnować, nie wiem, z kupna domu, albo czas zrezygnować z wycieczki na Bali, bo branie mini ratki lub czegoś innego może skończyć się bardzo źle. Tak jak widzicie tutaj, to dopiero się zaczyna. Mówiłem o tym 3 czy 4 miesiące temu, że tak to będzie wyglądało. I zobaczcie, macie na własnych oczach, że tak to właśnie wygląda. Mniej ludzi w tych sklepach. I jak rozmawiam z tymi ludźmi w sklepach, sprzedawców, to oni tak, że jest ok, nie, mamy dużo ludzi. Jak dużo ludzi? Jak dużo ludzi? Jak widziałem, że było zawsze w sklepach po 50 osób, a jestem tylko ja jeden. Więc kto mi powie, że jest dużo ludzi? Jakiś tam statystyk, który ekonomista, który widzi, że no tak, dane są bardzo dobre, czy ja, co mam tak zwaną gęba, czyli z lean management, lean manufacturing, z lean, jest to real people, real item, real place, ok? Czyli wszystko to jest realne, ja widzę to teraz, więc potrafię ocenić to wszystko w tej chwili, a nie czekać, że ktoś wyprodukuje tabelkę.
więc już widzę, że jest bieda, więc tak zwany jak refluks żołądka jest, jak po prostu coś wam się odbije i się pożygacie, to już wiecie, że coś się dzieje, bo już czujecie to wszystko, prawda? A nie, że ktoś wam powie, ojej, pożygali się oni. Wy już wiedzieliście, że się pożygacie już wcześniej. Takie przykłady. No ale dobra, trochę się rozgadałem, wyschło mi w buzi, więc no to tyle. Pamiętajcie, uczcie się czytania wykresów i giełdy, bo to wy będziecie odpowiedzialni za swoje emerytury i nikt inny. I jeżeli ja bym miał taką grupę, jaką tu stworzyłem, to byłoby o wiele, wiele lepiej. No ale jestem tylko jeden, jedyny i mogę zrobić tylko tyle, co mogę zrobić sam, prawda? Mam limit czasu, mam powiedzmy dwa etaty i inne jeszcze rzeczy do zrobienia, więc to tyle. Żegnam się z wami, miejcie miłej soboty. Nie wiem, jak pijecie jakieś napoje z wyższym procentem, to śmiało, wasze życie. Okej, bawcie się dobrze, trzymajcie się. O, pamiętajcie, jak jeszcze możecie poszerować to wszystko na jakichś waszych mediach dla większego zasięgu, byłbym wdzięczny. Nie ma to żadnego kosztu dla was, ale ma potencjalną wartość dla mnie. I pamiętajcie, dajcie mi lajka w górę. Mam 500 lajków, a na przykład oglądalność jest na poziomie 3000. Więc i tak macie to za free. Co was to kosztuje, żeby kliknąć tą łapę w górę? Naraz!